Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Chat Player. Witam was dzisiaj serdecznie na pierwszym materiale z TDM-u, z Black Opsa Trójki. Wcześniej pojawił się Gun Game, więc jeśli nie widzieliście, macie okazję wrócić na moim kanale właśnie do tego materiału. Widzę, że się wam spodobało, pojawiły się pozytywne komentarze, pojawiły się lajki. Więc jak najbardziej kolejne Gun Game'y są już w drodze właściwie, ponieważ mam je nagrane, wystarczy okraszyć je tylko komentarzem. I tak na zmianę, myślę, z BFM 4 sobie będziemy wrzucać te materiały z Koda. Niestety Kod nie ma takiej oglądalności jak choćby BF właśnie na polskim necie, nie jest jakoś tak za bardzo lubiany. Na pewno już nie ma takiej oglądalności jak CSGO, ale wszyscy wiemy, jak sytuacja z CS-em wygląda, o tego nawet nie będę komentował. Po prostu zostańmy sobie przy tym, że będę na zmianę te materiały wrzucał. Dajcie znać, czy wam tak pasuje i czy lubicie Koda, więc może jakoś bardziej mnie nawet zmotywujecie. I tutaj sobie przejdziemy już do tego, jak ta gra przebiegała. Akurat, tak jak wspomniałem, TDMik na Stronghold, tak się ta mapka nazywa. Mieliście okazję ją zagrać w becie, jeśli ktoś z was nawet nie ma pełnej wersji gry. Ta mapka była dostępna w becie, więc może niektórzy mieli okazję sobie tutaj pograć. Akurat ja w tym gameplayu stosowałem Man of War, taki mój ulubiony chyba właściwie w Black Ops 3 Assault Rifle. I powiem wam, że lubię go ze względu na to, że nie wiem, wydaje mi się, że najszybciej nim zabijam. Nie wiem czemu, ponieważ w sumie jest bardzo wolnostrzelny i ja sobie kontruję ten downside za pomocą Rapid Fire, żeby zwiększyć właśnie tą szybkostrzelność. I tutaj mi się coś pokićkało w tym gameplayu, ponieważ również miałem założone FMJ i to jest po prostu zwiększona penetracja przez ściany pocisków, penetracja, żeby nie było. I nie wiem, chyba miałem założyć long barrel i przez przypadek założyłem FMJ, podniósł mi się damage, myślałem, że mam to co potrzebuję. I tak przeszedłem do grania, również macie tutaj okazję zobaczyć mnie używającego specjalisty, akurat w tym wypadku jest to ostatni dostępny specjalista, czyli Purifier, chyba on się nazywa po angielsku, już teraz nie pamiętam. Nie wiem jak się nazywa po polsku, bo nie mam polskiej wersji gry, ja go pieszczotliwie nazywam Piromanem. Tutaj no naprawdę bardzo skuteczny specjalista i wydaje mi się, że taki trochę... No dla tych ludzi, co mają problemy z celnością, tak jak ja na przykład. Ponieważ no taka solidna wiązka z miotacza ognia potrafi całą grupę przeciwników jednym smagnięciem tylko zdjąć. Wystarczy tylko dotknąć kogoś tą wiązką i już koleżka spala się na maksa. Więc taka trochę noobska, taki noobski trochę ten specjalista, więc dlatego chyba lubię używać po prostu. Nie wiem, ja go lubię. Sprawia mi wielką frajdę granie Purifierem. Dajcie znać proszę, jakich wy lubicie specjalistów. Wystrzelałem się z całego Man of War'a, tam wcześniej nawet podniosłem HVK, o ile dobrze pamiętam, bo tutaj nawet go mam w ręce. Było w nim tylko 17 pocisków, jedna seria wystarczyła, żeby się tego pozbyć. I znowu musiałem kolejną broń podnieść z ziemi i tutaj akurat widzicie mnie używającego Gorgona. Nie mam wiele dobrego do powiedzenia o Gorgonie, ja przynajmniej za nim nie przepadam, wiem, że są ludzie, którzy tylko Gorgonem grają. Akurat ja go nie lubię, głównie ze względu na wolny ADS. No i tak jak mówię, moja celność pozostawia wiele do życzenia, a tutaj trzeba być w miarę celnym, żeby dobrze szło. Akurat tutaj mi dobrze poszło, naprawdę dobrze mi poszło w tej grze. Widzicie mnie po raz kolejny odpalającego moje streaky. Hellstorm tam poszedł na pierwszy ogień i ja mam tutaj jeszcze założony Lightning Strike i widzicie, że gdy go odpalam, nie widać mapki na tym urządzeniu, na którym się go odpala. Ze względu na to, że gra jest zgrywana z Theater Mode w Black Ops 3. I tutaj, no tak to zazwyczaj bywa, że gdy mam jakąś dobrą grę i ją nagrywam, to coś się musi spierdolić i w tym momencie zepsuło mi się Elgato. Zwisiło się po prostu. Materiał niby się nagrywał, wyłączyłem go, nic się nie zapisało. No i na szczęście poratował mnie Black Opsowy teatrzyk. Tutaj mogłem wam tą grę po raz kolejny zgrać właśnie z tego trybu, który mam dostępny. Tak to muszę nazwać, no tryb. Ta opcja istnieje i to mnie poratowało akurat w tym momencie. Zawsze coś mi się musi zdarzyć, no. Dobiega tutaj końca mój gunstreak. Doszedłem do... to się nazywa Ruthless? Tak jest, Ruthless, czyli 15 gunstreaka. No i moja pierdołowatość, jeśli chodzi o celowanie, tutaj już wyszła na powierzchnię. Zdjął mnie ten drugi koleżka. No, myślę, że i tak w miarę solidnie. Jak na mnie, to jest chyba mój najlepszy gunstreak. Więcej nie miałem. Po mnie raczej się nuklearów żadnych nie spodziewajcie. Nie jestem aż takim MLG Pro graczem i mówiąc tutaj o MLG, taka mała ciekawostka, Activision zakupiło właśnie MLG niedawno. Tak wyczytałem przynajmniej na Charlie Intel, możecie sobie o tym właśnie tam poczytać. Tak tutaj tylko wspominam, coś się może zmienić niedługo właśnie, jeśli chodzi o scenę esportową. MLG obsługiwało właśnie Call of Duty,
O ile dobrze pamiętam, też Halo obsługuje i chyba CSGO, więc nie wiem, ktoś z was może chcieć o tym trochę więcej poczytać. Tutaj ostatnia moja śmierć, bardzo głupia i materiał się nam kończy. Jeśli się wam podobało, proszę zostawcie lajka i komentujcie. Trzymajcie się do następnego razu i tymczasem, pa pa!